Cześć, witajcie na kanale megadyskont.pl. Dzisiaj zaprezentujemy Wam glibi. Pokazywaliśmy już glibi, które zmienia wodę w taką żelową konsystencję. Dziś pokażemy Wam nowość. Teraz wyszły nowe glibi slime, które zmieniają wodę w taką dziwną maś. Od mojej koleżanki Barbie pożyczyliśmy basen. Nalewamy do basenu wody. Wystarczy zwykła woda. Barbie, ile ty chcesz tej wody? O, uwielbiam relaksować się w basenie po ciężkim dniu w spa. Poczekaj, czekaj, Barbie. Ty na razie z basenu wyskakuj, a my przygotujemy glibi. Glibi slime przychodzi do nas z instrukcją obsługi. Tutaj doczytacie się wszystkiego, w jaki sposób należy to przygotować, a potem jak się tego pozbyć. Jeżeli chodzi o wersję glibi slime, rozpuszczanie jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy potem dolać do żelu wody i po prostu wypuścić wodę z wanny. Glibi slime to jest tylko jedna saszetka z proszkiem żelującym. W odróżnieniu od pierwszego glibi to ma ładny owocowy zapach. Wsypaliśmy już proszek do wody, teraz musimy odczekać 5 do 10 minut, aż konsystencja będzie wystarczająco żelowa. Już czuję, że woda zaczyna się zmieniać, już nabiera żelowej konsystencji. Jeszcze wyczuwalne są gdzieniegdzie takie delikatne grudki, ale i one niedługo na pewno się nam rozpuszczą. Glibi slime jest naprawdę takie obślizgłe i ślimacze. Inaczej się tego nie da określić. No nic, poczekajmy, aż jeszcze nam trochę zgęstnieje. Ponieważ Barbie nie chciała się zgodzić na kąpanie w obrzydliwej, obślizgłej mazi, powiedzieliśmy jej poza kulisami, że to jest błotne spa i że glibi slime tak naprawdę to witaminowy kompres na ciało i włosy. Proszę bardzo, Barbie, twoja kąpiel jest gotowa. O, ale to dziwne uczucie. Ty się niczym nie przejmuj, usiądź, relaksuj się i opowiadaj nam, jakie to uczucie. No, uczucie tak, jakbym kąpała się z ślimakami. No, ale jeżeli ma to ujędrnić moją skórę, to jestem w stanie to ścierpieć. Dzielna lala. A powiedz, czy odczuwasz ciepło czy zimno? No ciepło, bo dolaliśmy ciepłej wody, ale gdybyśmy glibi wymieszali z zimną wodą, powstałaby przyjemna, chłodna masa żelowa. Może latem spróbujesz wykąpać się w takiej i może wtedy zrobimy dla Barbie różowe glibi. Barbie nie weszłaby do czegoś takiego, gdybyśmy jej nie powiedzieli, że to ma mieć zbawicielski wpływ na jej ciało i włosy. Ja sama nie jestem przekonana do końca, czy chciałabym się w czymś takim wykąpać, ale wiem, że wiele z Was chętnie wykąpałoby się w takiej mazi. Glibi slime ma przyjemny zapach, który no nie wszystkim jednak może rekompensować to dziwne uczucie. A Wy, czy wykąpalibyście się w czymś takim? Jeśli tak, to glibi slime będzie idealny dla Was. Zabawa w wannie może być naprawdę czymś nowym. Jeżeli chcecie zobaczyć inne glibi i w ogóle inne zabawki, dziwne i inne, zapraszamy na nasz kanał megadyskont.pl.